Jestem po 12 godzinach pracy na nocnej zmianie. Zobaczyłem ten odcinek i od razu włączyłem. Otwierdź swój wiek! Krzyczy mi YouTube. Dla żadnego filmu od kilku lat jeszcze tego nie zrobiłem, ale wstałem i to zrobiłem. Mam nadzieję, że brzmi to jak komplement. Kochani, tak się złożyło, że żyjemy w czasach, w których młodzież w wieku 15, 16, 17 lat ma już bardzo często jakieś doświadczenia związane z alkoholem, narkotykami, seksem, przemocą fizyczną i werbalną, pomijając już nieograniczony dostęp do wszelkich, w żaden sposób niefiltrowanych treści dla tak zwanych dorosłych. Ale pod żadnym pozorem nie wolno im w kontekście jednoznacznie humorystycznym usłyszeć kilku wyrecytowanych jeden po drugim wulgaryzmów. Jeden mogą, kilku nie. Welcome to the internet, have a look around. Potem przeszli przez pizydę. Spokojne życie i piękne doznania w objęciach z tobą. Obywa nas fala, spokojne życie i piękne doznania. Witam. Sprawa, którą dzisiaj się zajmiemy, nie cierpi zwłoki, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do Septagonu. Sprawę poprowadzili detektywi Marta Keller-Ruda oraz Marcin Doman-Szef. Tę sprawę zleciła nam Kamila Nowak, która podejrzewała, że jej mąż, prawnik, Konstanty, zdradza ją. Na pierwszy rzut oka rutynowa sprawa. Dzień dobry, nie przeszkadzam? Kostek, co to ma znaczyć? Co to była za wywłoka? Wywłoka to jest takie piękne słowo. Poznałem je na kursie gotowania po azjatycku. I potem to siśko, ten ciośnek, ten mięso i ten sios trzeba rzucić i śmazić. Kutko. Aha, ale w co ten czosnek i to mięso trzeba wrzucić? Wywłoka! Małżeński kryzys czy nadmiernie zazdrosna żona? Odpowiedź powinna przynieść zwykła obserwacja. Śledczy mają już pierwsze ustalenia po rozmowie z klientką. Konstanty Nowak, lat 45, prawnik. Na sali sądowej prawdziwa żyleta, w domu ciepłe kluchy. Takie ciepłe kluchy, a ostatnio kupił sobie sportowy, czerwony samochód, tak? Mężczyźni w ten sposób kompensują swoje niedobory w spodniach. Ja czekam, aż polskie drogi będą przystosowane do monster trucków. Nie. Tak! Faceci są straszni. Wszyscy jesteście tacy sami. Władimir zbiera tylko resoraki, bo jest wyjątkowo wielkim wujem. Ale spokojnie. Po co ta ekscytacja? Co się stało? Ruda ma tendencję do dramatyzowania, ale zawsze ma swój powód. Nie inaczej było tym razem. Wszyscy jesteście tacy sami. Jesteście świniami, rozumiesz to? I zawsze wszystko psujecie. A w Septagonie komputery hakują Matrixa i zgrywają cały internet na pendrive'a 24/7. Oni zdecydowanie powinni mieć jakiegoś dobrego VPN-a. Wiecie, żeby zachować bezpieczeństwo i prywatność w sieci? W tych porąbanych czasach to waży tyle, co złoto. Najpopularniejszym obecnie programem tego typu jest NordVPN, dzięki któremu możemy zaszyfrować swoje połączenie, ukryć IP, zablokować złośliwe oprogramowanie, uniemożliwić wykradzenie naszych danych czy haseł, szczególnie kiedy korzystamy z publicznego Wi-Fi. No i mamy dostęp do treści zagranicznych dzięki zmianie geolokalizacji. Ja z VPN-a korzystam od dawna, więc to nie jest dla mnie nic nowego. Natomiast wy, jeśli nigdy o tym nie słyszeliście, to w opisie zostawiam wam link. Zapoznajcie się z tematem i zachęcam was do wypróbowania tej usługi. Tym bardziej, że NordVPN bardzo spoko podchodzi do użytkownika i po 30 dniach próbnych, oddawam kasę, jeśli nie będziecie z tego zadowoleni. Uczciwie? Myślę, że tak. Check it out, link macie w opisie. Zdrady wszędzie. Co to będzie. A tak poważnie, sprawy sercowe Rudej musimy odłożyć na bok. Max znalazł w internecie informację, iż firma Konstantego poszukuje stażystki do pracy. To idealne zadanie dla Rudej.
Poznaję tę minę? Kamila dostała z liścia rachunkiem za gaz. Hanie, wiesz co? Ja nie będę jadł w domu śniadania. Muszę iść pierwsze do pracy. Czy ty nie uważasz, że powinieneś mi coś wyjaśnić? Co takiego? No może to. Hej, szefunciu, zgadnij, czego dziś nie mam na sobie. Ale kochanie, to tylko taka zagadka, gra słowna, jak skrable. Zaraz zębów będziesz miał skrable. To nic. Jest tego więcej. Zgadnij, kto mi się dzisiaj śnił. To ta twoja nowa sekretarka, prawda? Nie, mój nowy asystent. Daj mi telefon, muszę go zabrać po drodze z przedszkola. Widzicie? Szklanka może być w połowie pełna. Wszystko zależy od naszego nastawienia. Zauważyła, że nawet nie odpisałem na jej SMS-y? Ona sobie coś ubzdurała. Kochanie, wiesz, że jesteś tylko ty i ty. Nie wyjeżdżaj mi tu z kochanie! Dlaczego jej po prostu nie zwolnisz? No wiesz, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, program Stażysta Plus. Ona musi skończyć ten staż, bo będę miał problemy. Ładny mi staż bez majtek. Na stażu zwykle chcą nas wydymać, więc z semantycznego punktu widzenia wszystko się zgadza. Przepraszam, nie wiedziałem, że ona będzie taka nachalna. Tak? A może ty coś ukrywasz, co? Ciągle cię nie ma w domu, ciągle jesteś zajęty. Wiesz co? Twoja była żona miała rację, zdrajca z ciebie! Pohamuj się z tymi komentarzami, biorąc pod uwagę, że zdradziłem ją z tobą. A teraz naprawdę muszę już iść. Jasne, leć, pędź. Ciekawe, czego nie ma dzisiaj na sobie twoja szparka sekretarka. Na pewno nie ma na sobie Monster Trucka, bo nie byłaby w stanie pisać SMS-u. Na razie trochę zawadzam oponami o chodnik. Ale to zmniejsza bezdomność. Tego samego dnia Marta Ruda Keller przychodzi do firmy Konstantego, gdzie usiłuje dostać się na staż. Dzień dobry, przyszłam na rozmowę kwalifikacyjną, mogę? No tak, tak, proszę, proszę siadać, zapraszam. Proszę. Tak. Dzień dobry. Przepraszam, czy mogę zdjąć? Tak, tak, proszę bardzo. W sumie, jeśli chodzi o papiery, które pani do nas przysłała, wygląda na to, że wszystko jest w porządku, to zaczniemy od testu osobowości. Pytanie numer jeden. Proszę zdjąć majtki. Bardzo proszę. Jaki test osobowości? Co za korpo brednie. Dobra, spokojnie, razem damy radę. Nie mieliśmy wyjścia, to była jedyna opcja, by przyjrzeć się Konstantemu z bliska. Niestety korporacje rządzą się swoimi prawami. Dziwnymi prawami. Jakby pani była superbohaterem, to którym? Żeńską wersją Thora. To ciekawe. Dlaczego? Bo młota już chyba znalazłam. Wyszczekana. Dokładnie, a zaraz ci walnę kloca na dywan. Amber? Powiedz Marcinem Domanem. Marcinem Domanem powiedz. Ogol się, jak chcesz dzikę. Myślę, że czarną wdową. Jakie? Co? Przeproś go, kobieto. Powiedz, że kobietą kotem byś chciała być. Ciekawe, a... O czym pani myśli, jak jest pani sama w samochodzie? Zawsze o tym samym. Jak jednemu policjantowi pokaże trójkąt? Żarty o kobietach i samochodach są tak stereotypowo krzywdzące. Ale wszystkie są prawdziwe. Jak to naprawił pan migacz? Działa, nie działa, działa, nie działa, działa, nie działa. Aha. Ile piłek golfowych potrzeba, by wypełnić autobus? No, na pewno więcej niż piłek tenisowych, bo te są większe. Bardzo fajnie. Plus za kreatywność. Witam panią w firmie. Naprawdę? Zapraszam. Dostała się pani na tygodniowy okres próbny. Bardzo dziękuję. Tak mi zależało na tej pracy, nawet nie mam. Dobrze, że jesteś. To moja osobista sekretarka Aneta. Witam. Anna Rudosławska. Bardzo piękne miło. Piękne buty. Promocja w sieciówce? Ładna bluzka. To prawdziwy poliester? Jedwab. Oryginał. W firmie pana Konstantego nie ma miejsca na podróbki. Więc kochana, długo tu nie zabawisz. Kostuś, po co kolejna asystentka? Tyle razy ci mówiłem, Konstanty. Masz mi mówić Konstanty. Kilka godzin później Ruda, pod komendę Maxa, poprawia kadr zainstalowanej wcześniej w biurze Konstantego Nowaka ukrytej kamery. To drugie lewo. Aha, nie, Ruda, za dużo, no teraz widzę okno. Kolejny dzień stażu w firmie Konstantego.
Ruda szuka sposobu, by zbliżyć się do męża klientki. Tym sposobem okazuje się być sekretarska, mozolna praca. Ale masz piękny charakter pisma. Bo magiczny długopis w rozporku noszę. Aneta, proszę cię, przestań. Zajmijmy się pracą. Lubię, kiedy jesteś taki stanowczy. Powiedz jej, nie wystawi dupę. Mhm. Jeszcze tutaj. Ale masz seksowną wodę kolumbijską. Przeszkadzam? A o co chodzi? Przepraszam, a tutaj tak śmierdzi jak ze starej apteki zamkniętej przez sanepid. Wypraszam sobie, to są bardzo drogie i luksusowe perfumy. A few moments later. A propos żartów, to coś jeszcze dla was mam. Kostuś jest niesamowity, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Ale co masz na myśli? Wiecie, gdzie mnie ostatnio zabrał? Do Muzeum Lotnictwa. Gdzie? Do Muzeum Lotnictwa. Wiecie, jakie tam są fajne rzeczy? Eheś, już to widzę. Aneta, co powiesz na małą wycieczkę? O ja, małą wycieczkę? Super! Dubaj, Paryż, Malediwy? Bardziej myślałem o Muzeum Lotnictwa. Zawsze chciałem zobaczyć Miga na żywo. Ja też! La, 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 lunia z niej. La, 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 la. Nie wiedziałam, że oni grają w muzeach. Dobra, zdejmuj majtki. Ale ty masz fajnie z nim. No, później pojechaliśmy do restauracji wypasionej i super wypasionego hotelu. Kolejny dzień. Ruda kontynuuje obserwacje w firmie Konstantego Nowaka, jednocześnie czekając na okazję, by wejść do jego biura i ponownie uruchomić ukrytą kamerę. Okazja nadarza się podczas przerwy śniadaniowej. Skoro śniadanie osobno, to może zjemy razem obiad? Wiesz co, nie mam czasu. No tak, to może kolacja? Wiesz co, naprawdę nie mam ochoty. Co pani tu robi? Nic! Sprawdzam, czy w moich żyłach płynie krew Solid Snake'a. Nie płynie. Soczewki szukałam, bo chyba się tu mi przetoczyła. Pod moim biurkiem? Szukałam, tak. Przy okazji, bo ja dokumenty tutaj przyniosłam. Przetoczyło? A to dobre. Z twojego biurka tutaj? Przepraszam, nie kłamisz. No nie widzę teraz, nie wiem. Po prostu... Przepraszam, przepraszam. A few moments later. A wiesz co? A jeśli on woli chłopców, to znaczy facetów, wiesz? To by w sumie tłumaczyło jego cierpliwość tej cwaniary. Musimy sprawdzić, czy on lubi chłopców. Spokojnie, na jutro cię troszkę podrasuję na tęczowo. Kolejny dzień śledztwa. Detektywi korzystają z przerwy na lunch, podczas której Konstanty zawsze udaje się do pobliskiego parku. No dobrze, no. Wydaje mi się, że lepszej okazji nie będziesz miał. Więc ja tutaj przygotowałam coś dla ciebie, żeby ułatwić ci... to tak, proszę. Poczymaj, albo od razu zakładaj, jak chcesz. Chwila, moment. Chwila, moment. My chcemy sprawić, żeby szef stał się bardziej atrakcyjny dla osób nieheteronormatywnych, czy żeby zaczął rapować. Poczymaj, albo od razu zakładaj, jak chcesz. Żartuję. Ale jak to właściwie ma działać? Hej, chłopaki! Jaka woda? Chujowa! Uuu, to skacze na dupę! Zegareczek, zobacz, też pod kolor. Co to mi do koszuli. I koszuleczkę. No myślę, że taka będzie okej, okay, prawda? Żebyś się ubrał. Taka koszuleczka. Bierz siateczkę. A co ty mi tutaj przygotowałeś? Co to jest? No jak co? No przecież... Masz udawać geja, tak? Przestań, w to mi możesz tego, diabło, przebrać, a nie... Cholera jasna, ja będę w takich tych chodził. Pokaż mi te wasze tutaj, te... No, musisz zrobić tak. No. Dziubek taki troszeczkę. I powiedz hej. Hej. Tak delikatniej, no. Dobra, wiesz co, ja to zrobię po swojemu, nie jakieś dyrdy małe. Przynajmniej wiemy, kto będzie trzymał lejce. Nie wiem, czy to się uda. Chciałbym coś powiedzieć o tym wszystkim, ale... Zapnijcie pasy.
Albo kolegę, jak macie złoty kajdan. People old, old me. Be barful, what you do? Don't go around breaking green heart. Mother old, old me. Be careful, who you love? Be careful what you do, cause life becomes true. Feeling jean, not my lover, she just here to clan. Akcja zakończyła się sukcesem, ale główny sukces polega na tym, że ta akcja już się skończyła. Zadzwoniliśmy do klientki i kazała nam kontynuować obserwację. Konstanty! Konstanty jest wierny i nie chce dać się sprowokować. Widocznie słabo się starasz. Staram się wystarczająco. Do tej pory żaden żonaty facet mi się nie oparł. Ile tego jest? 10 tysięcy. 1/3 tego, co zapłacę ci, jak Konstanty zostanie oskarżony o molestowanie. Max, słuchaj, nie mam dostępu do kamery w gabinecie Konstantego. Co się tam przed chwilą wydarzyło? Proszę cię, sprawdź mi nagranie z całego dnia. Dobra, tam były problemy z sygnałem, ale już się za to zabieram. Dam znać. Dobra, dzięki. Czekam. W firmie wybuchł skandal. Pojawił się kobiety i kto nie będzie wiedział, że co się stało? Co się stało? Mama mnie tłamił. Co ty wygadujesz, kobieto? To kłamstwa! Niczego nie doszło na... Ja wiedziałem, że tak będzie. Max odzyskał materiały. I chwała Bogu, bo nasza klientka była na granicy załamania nerwowego. Chwilę później w biurze Septagonu detektywi oglądają materiał wideo z firmy Konstantego. No, żebym cię mógł pochwalić, Max. Masz kiełbasę? Mam. A nie masz plasterka. A co ty, masz dupę na żetony? Boziu, kochana, czemuś ty mi dała takie deli... kutaśne poczucie humoru. Oj, tam nie przesadzaj, my lubimy jeździć po bandzie. Lobotomia na 100%. Detektywi przekazali dowody niewinności Konstantego policjantom, a ci zdecydowali o zwolnieniu mężczyzny. Ruda i szef pojechali następnie przygotować zasadzkę na nieuczciwą testerkę wierności. Okej. Muszę przyznać ci rację. Baby są tak samo podłe jak faceci. To co, Rusia? Nic nie jest białe ani czarne. To miało być jedno z haseł przewodnich Ku Klux Klanu. Ale nie było. Klientka. Halo? Co, dostała pani zdjęcie? Wiem, kim jest ta kobieta. Proszę o adres. Odebrałam właśnie Konstantego z aresztu. Zjawimy się jak najszybciej to możliwe. Dobrze, już pani wysyłam. I proszę, coś zaczęło się wyjaśniać. Na tym etapie wiedziałem, że kluczem do rozwiązania sprawy jest kobieta, która siedziała za netą. 15 minut później na miejscu zjawia się klientka i jej mąż. To czasem nie pan próbował mnie tak nieudolnie molestować? Pytanie brzmi, co jest bardziej uwłaczające? To, że próbował molestować, czy to, że nieudolnie? To wszystko przez to, że nie chciał założyć koszulki z siateczki. No jak co, no przecież masz udawać geja, tak? To czasem nie pan próbował mnie tak nieudolnie molestować. No niestety tak, ale robiłem to w słusznej sprawie. Witam, Marcin Doman, biuro detektywistyczne Septagon. Czy ona nadal tutaj jest? Tak, jest tutaj na terenie. Widział pan zdjęcie, zna pan tak, tą kobietę? Tak, to Joanna, moja była żona. Wyrwę jej flaki! Spokojnie, naprawdę to nie jest najlepsze rozwiązanie. Czy ona nadal tutaj jest? Tak, jest tutaj, na terenie. Wyrwę jej flaki! Proszę zaczekać! Tym razem wyrwałam ci flaki, ale następnym razem wyłuskam ci słonecznika, rozumiesz? O, ale sytuacja sama się nadarza. Mamy odpowiednią ilość dowodów. Myślę, że macie sobie coś do wyjaśnienia. Proszę. Nasze nagranie oczyściło Konstantego. Mieliśmy też dowody, że Aneta jest oszustką i testerką wierności mężczyzn wynajętą przez byłą żonę męża naszej klientki. Mogliśmy pozwolić na konfrontację. Cholera. Teraz się doigrałaś! Tylko nie to! Czekałam na słoneczniki 8 miesięcy! Konstanty? Teraz to Konstanty? Mój Konstanty! Boże, ale żeby nie pogarszać swojej sytuacji! Spokój się! Po rozdzieleniu wszystkich postanowiliśmy doprowadzić do konfrontacji słownej, a to wszystko w oczekiwaniu na policję. Aneta Piotrowska oczekuje w areszcie na rozprawę sądową. Prokurator zbiera na nią dowody, ponieważ ciągle pojawiają się nowi świadkowie i poszkodowani. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w naszym ulubionym uniwersum Septagonu. A dzięki temu odcinkowi wiemy, skąd się wzięło słowo wywłoka. Spokojne życie i piękne doznania w objęciach z tobą. Kochani, z uwagi na to, że mój poprzedni odcinek został zakwalifikowany jako
tylko dla dorosłych. A w takich przypadkach YouTube nie do końca lubi informować o takich odcinkach, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, to serdecznie zapraszam. I to na dzisiaj tyle, do zobaczenia w poniedziałek o 17:00. Mam to przeczucie, że jesteś jedną z tych. Łachmy, to zaś gapisz na mnie.